Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Grzenio Fantazy. Dzisiaj przygotowałem dla was ranking top 5 najciekawszych według mnie czarnych charakterów w fantastyce. A kryteriami będą przede wszystkim to, jak dany bohater wzbudza zainteresowanie na przestrzeni całej fabuły, to jaka jest jego historia i przede wszystkim to, jak bardzo dobrze zapadł w pamięć. Jako że jest to zestawienie czysto subiektywne, zachęcam was również do napisania w komentarzu własnych propozycji. Jeszcze szybko, zanim zaczniemy, przypominam o akcji 15 tysięcy subów do końca roku i 2 odcinki tygodniowo. Rozpadłem na ciekawy pomysł, mianowicie jeżeli do najbliższej niedzieli, czyli 2 września, ten film zdobędzie 2000 wyświetleń, które tak by the way lecą na łeb na szyję, to nagram odcinek o uniwersum, które zostanie napisane w komentarzu i który to komentarz zgarnie najwięcej łapek. Nawet jeśli mam spędzić kilka dni ucząc się czegokolwiek o tym uniwersum, to czemu by nie? Co mi szkodzi? I teraz w końcu przechodzimy do odcinka. A ranking otwiera Alduin z gry The Elder Scrolls 5 Skyrim. Zdecydowałem się wrzucić go tutaj z kilku powodów. Po pierwsze, jest smokiem. I to w dodatku smokiem, który wygląda genialnie i który ma genialny głos. W szczególności miał na początku gry, później się z tymi krzykami smoczymi porobiły trochę problemy, ale to nieistotne. Po drugie, ma tendencję do pojawiania się w miejscach, w których kompletnie byśmy się go nie spodziewali i w których akurat przywołuje smoka, z którym zaraz będziemy walczyć. Po trzecie, z biegiem czasu otrzymujemy coraz to nowsze informacje, które jeszcze bardziej rozbudowują naszą znajomość o nim. A po czwarte i chyba w zasadzie najciekawsze, kiedy poczytamy o jego historii w źródłach poza grą, czyli na przykład na The Elder Scrolls Wiki, nagle wszystkie niespójne elementy łączą się w jedną całość i dopiero po czasie możemy zrozumieć niektóre kwestie. A co za tym idzie, dodatkowo, gdy zdecydujemy się zagrać w grę jeszcze raz, potrafimy wychwycić dodatkowe ciekawostki i easter eggi związane z całą historią Alduina. Następnym złolem jest Sauron z uniwersum Tolkienowskiego, ale przede wszystkim chodzi mi o serię Władcy Pierścieni. Tutaj, mimo że w gruncie rzeczy nie ma nawet materialnej postaci poza ognistym okiem i nie rusza się z miejsca, jest najbardziej niebezpieczną istotą wśród Ziemi oraz kontroluje praktycznie cały przebieg wydarzeń liczący 1000 stron książki bądź też ponad 10 godzin filmów. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że jestem jedną z tych osób, które najpierw oglądały wszystkie filmy z serii Władcy Pierścieni, a dopiero później zainteresowały się innymi dziełami Tolkiena. I z tego też powodu, podobnie jak w przypadku Alduina, czytanie kolejnych informacji wyjaśniało wiele kwestii i powodowało przyjemne uczucie zaskoczenia. Chociażby w przypadku, jak zdałem sobie sprawę z tego, że Sauron i Gandalf są tej samej rasy, czyli są Majarami. Kolejnym czarnym charakterem jest Baldur z gry God of War z tego roku. W jego przypadku jest o tyle ciekawie, że mimo że spotykamy go praktycznie na samym początku, to przez pół gry nie wiemy do końca, z kim walczyliśmy. A biorąc pod uwagę fakt, że niewiele gier przedstawia bogów z mitologii nordyckiej, praktycznie niemożliwym jest domyślenie się tego na własną rękę. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze fakt, że spotykamy go w miejscach, w których najmniej byśmy się go spodziewali i pomimo tego wszystkiego do samego końca gry praktycznie nie wiemy, po co on nas ściga i z nami walczy. Ostatecznie jeszcze możemy porównać sytuację dwóch osób, mianowicie pierwszej, która najpierw przeczytała mitologię nordycką, później zagrała w grę i drugiej osoby, która zrobiła to samo, tyle że na odwrót. W obydwu sytuacjach spotkanie Baldura w pewnym sensie po raz drugi wywołuje zaskoczenie i mały uśmiech na twarzy. Przedostatnim ciekawym czarnym charakterem na liście jest Tom Marvolo Riddle, albo inaczej Lord Voldemort z serii Harry Potter. On pojawił się na tej liście, ponieważ w gruncie rzeczy ma wpływ na fabułę wszystkich 7 książek, albo 8 filmów. I w gruncie rzeczy cała historia dąży od samego początku do wielkiej walki pomiędzy właśnie Voldemortem a tytułowym bohaterem, czyli Harrym Potterem. Dodatkowo z biegiem czasu zauważamy coraz więcej powiązań z samym Harrym Potterem
oraz otrzymujemy coraz więcej informacji, które podobnie jak w przypadku poprzednich postaci wyjaśniają wiele kwestii. Na przykład, gdy dowiadujemy się o istnieniu Horcruxów, zdajemy sobie sprawę z tego, czemu w drugiej części, czyli w Komnacie Tajemnic, po zniszczeniu dziennika postać Toma Riddla również się rozpadła. Z kolei, gdy dowiadujemy się, że Harry ma w sobie część duszy Voldemorta, zrozumiałym staje się to, dlaczego potrafił mówić w języku węży, bądź też dlaczego ich różdżki były ze sobą połączone. I ostatnim na liście, dla mnie najciekawszym ze wszystkich czarnym charakterem, jest Gunterodim z trzeciego Wiedźmina. W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych postaci, jego prawdziwego imienia tak naprawdę nawet nie znamy. Na początku gry pojawia się jako zwykła, randomowa osoba w karczmie, a tu wychodzi Dota taki BOOM, największe zło wszechświata. Potrafi kontrolować, a przede wszystkim zatrzymywać czas i wsadzać ludziom łyżki w oko i gdyby chciał, to by mógł zabić wszystkie istoty na tym świecie z Geraltem na czele, a ostatecznie jest takim hardkorem, że o ludzkie dusze gra w zagadki. Warto jeszcze dodać, że pan Dariusz Odia w polskiej wersji dubbingowej zrobił taką robotę, że należą mu się brawa. A popularność Guntera Odima sprawiła, że teraz pojawia się w praktycznie każdej reklamie Gwinta. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Jak już powiedziałem, napiszcie w komentarzu, jaki jest według was najciekawszy czarny charakter. A jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage, facebookową grupę, drugi gamingowy kanał, wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wy trzymajcie się, do następnego, no i cześć.